radość i pokój. Wolność, radość i pokój. Każdy z nas chce wolności. Ja chciałam bardzo wolności. Uzyskiwałam namiastki wolności przez to, że na przykład piłam, że na przykład robiłam rzeczy, które wydawały mi się bardzo wyjątkowe i podnosiły mnie do wyjątkowej pozycji. Ale tak naprawdę byłam zniewolona, bo być wolnym to mądrze zależeć. W tym świecie, jeżeli nie należysz do Boga, to należysz do diabła. A diabeł jest tym, który wytraca, który zabija i który okłamuje. To jest pierwszy kłamca. Pierwszy kłamca. Jeżeli nie należysz dzisiaj do Boga, to należysz do tego, który kłamie. Należysz do tego, który jest uzurpatorem, który jest terrorystą. Ja poznałam prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, który wydał za mnie samego siebie. I mam dzisiaj wolność, bo On mnie wyzwolił. On tam, ponad 2000 lat temu, na krzyżu Golgoty, wziął każde moje zniewolenie. Wziął każdy przejaw śmierci, który manifestował się w moim życiu. Wziął każdą opresję, każdą chorobę. Wziął karę za mój grzech. Grzech to jest błąd. Grzech to jest egocentryzm. Człowieku, jeżeli dzisiaj kręcisz się w swoim życiu wokół własnego ego, wokół siebie samego, to jesteś jak żeglarz, który kieruje się względem siebie samego. Nigdzie nie dopłyniesz. Musisz mieć coś większego. Musisz mieć kogoś większego. Wyższy od siebie punkt odniesienia, żeby złapać właściwy kurs. Nie dziw się, że będąc zakręconym wokół samego siebie, w ogóle wpadasz w jakieś pułapki, wpadasz w jakieś dziury. Nie dziw się temu. Ja byłam takim człowiekiem. Byłam takim człowiekiem. Byłam egocentryczna. Do tego stopnia byłam egocentryczna, że po 7 latach małżeństwa z moim mężem nie chciałam z nim mieć dzieci. Wstydziłam się go. Nie chodziłam z nim na żadne imprezy. W stosunku do jednych znajomych byliśmy świetnym małżeństwem, ale w moim biznesowym otoczeniu wstydziłam się mojego męża. Absolutnie nie chciałam z nim mieć dzieci. Do tego może doprowadzić egocentryzm. Do tego stopnia nie chciałam mieć dzieci, że gdy zaszłam w ciążę, po prostu zaczęłam płakać codziennie rano. Wstawałam ze szlochem, z niezadowoleniem. Mówiłam, że nie chcę mieć tego dziecka i zamordowałam w ten sposób swoje dziecko. Poroniłam w 3. miesiącu ciąży. Dzisiaj wiem, że życie i śmierć leży w mocy języka. Uwalniałam śmierć w stosunku do tego dziecka i zabiłam je. To jest egocentryzm. Zrobiłam to ze względu na własną wygodę. Nie chciałam, żeby mi coś przeszkadzało w robieniu kariery. To jest egocentryzm. Egocentryzm nas zaślepia. To jest główny grzech. To jest postawienie siebie nad Boga. Ale gdy kilka lat później spotkałam realnego Boga, prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, On mnie przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. O grzechu, że nie uwierzyłam w Niego, że żyłam bez Niego przez cały ten czas, przez 30 lat. Żyłam bez Niego i donikąd mnie to nie doprowadziło. Nic mi nie dała kariera. Nic mi nie dało staranie się. Nic mi nie dały relacje, nic mi nie dały imprezy. Absolutnie. Byłam coraz bardziej pusta. Coraz bardziej pusta. Pustka, która mnie wypełniała, była coraz bardziej męcząca. Wiedziałam, że nic się nie zmieni, nawet jeśli zmienię miejsce. Chciałam podróżować, chciałam się gdzieś wyprowadzić, ale nic się nie zmieni, ponieważ wszędzie zabiorę siebie. Jeżeli w środku masz bagno, to nie wiadomo, w co byś się nie ubrał, gdzie byś nie pojechał, kim byś się nie otaczał. Czy tak, czy inaczej zostaniesz sam ze sobą i z tym bagnem. Jezus Chrystus to jest ten, który wziął to bagno na siebie, po to, żeby ci dać swoją naturę, swoją świętą naturę, żebyś mógł narodzić się na nowo. Ja dzisiaj wam mówię o życiu. Myślicie, że macie życie, ale tak naprawdę żyje tylko ten, który się narodził z ducha. Jest w każdym człowieku, który nie jest narodzony z Ducha Świętego, jest jakaś nieczynna część, jest jakaś gnijąca część. To jest twój duch, obumarły duch, który jest duchem egocentrycznym. I tylko wtedy, kiedy ty wyrzekniesz się egoizmu i postawisz Boga na tym miejscu, On przyjdzie do ciebie i da ci nowe życie. Dopóki jesteś pełen siebie samego, swoich dążeń, swoich lęków, swoich ograniczeń, nic tam się więcej nie zmieści. Pokuta to jest coś, odwrócenie się od grzechu to jest coś takiego, że chcesz to wyjąć z siebie i napełnić się Bogiem. I możesz to zrobić, ponieważ Jezus Chrystus właśnie po to umarł na krzyżu, po to, żeby się z tobą zamienić, żeby wziąć wszystko, co ciebie obciąża i dać ci nowe życie, zupełnie nowe życie. Życie w wierze w Jezusa Chrystusa to nie jest jakaś nowa koncepcja, to nie jest jakaś nowa ideologia, to jest zupełnie coś innego, coś nie z tego świata. Ja nie jestem dzisiaj z tego świata, ponieważ narodziłam się z Ducha Świętego. Duch Święty to jest Bóg. To jest Bóg, potężny Bóg. Jest dzisiaj we mnie, w moim duchu. Jestem zupełnie żywa. Nie umiem wam wytłumaczyć, jak to jest. Ponieważ dopiero wtedy, kiedy ożyjesz, wiesz, że byłeś martwy. Dopiero wtedy, kiedy ożyjesz, wiesz, że byłeś martwy. Życie widać tylko wtedy, kiedy je masz. Ja mam życie. Wiecie, Jezus powiedział coś takiego. Nie przyszedłem do tych, którzy się źle, dobrze mają, ale do tych, którzy potrzebują lekarza. I teraz, jeżeli spojrzysz w swoje serce i nadal się będziesz okłamywał, że masz się dobrze, że tam w środku masz wszystko w porządku, że nie masz nienawiści, że nie masz jakichś jazd w głowie, że nie masz naporu myśli, że nie masz lęków, że nie masz ograniczeń. Jeżeli temu wszystkiemu zaprzeczysz, to będziesz jak ten, który uważa siebie za dobrego i nie potrzebuje lekarza. Ale jeżeli chociaż zauważysz jeden mankament, jeden brak, jedną pustkę, pragnienie miłości niezaspokojone, albo jakieś lęki. Jeżeli to zauważysz, że potrzebujesz lekarza, to idź szybko do Niego, do Jezusa Chrystusa, bo On jest życiem. On jest życiem, On jest jedynym Zbawicielem. On może cię zbawić, czyli uratować od ciebie samego. Od ciebie samego. Sam wiesz, że działasz destrukcyjnie w swoim życiu i w życiu innych ludzi. Zadaj sobie pytanie, czy chciałbyś, żeby ktoś taki jak ty rządził jakąś dużą grupą ludzi? Czy chciałbyś mieć takiego króla, jak ty sam jesteś? Czy chciałbyś? Ja nigdy nie odważyłabym się, żyjąc bez Boga, dowodzić jakimś innym człowiekiem, bo wiedziałam, kim jestem. Wiedziałam, że jestem tchórzem. Wiedziałam, że wszystko zrobię, żeby zdobyć akceptację innych. Wiedziałam, że jestem pusta. Wiedziałam, że jestem próżna. I to mnie bardzo męczyło. Bardzo mnie męczyły próżne, bezsensowne rozmowy na imprezach. Męczyło mnie, że muszę się napić, żeby w ogóle wyluzować. Nigdy w życiu nie stanęłabym publicznie, ponieważ wstydziłam się siebie. Wydawało mi się, że źle wyglądam. Wydawało mi się, że nie mam nic do powiedzenia. Wydawało mi się, że wszyscy się na mnie patrzą. Gdy wchodziłam do tramwaju i ktoś się śmiał, to wydawało mi się, że śmieje się ze mnie. Byłam tak bardzo niepewna siebie. Dzisiaj stoję tutaj, w autorytecie Jezusa Chrystusa i mówię Ci, możesz mieć życie w obfitości, dzięki Jezusowi. Jeżeli pragniesz miłości, to miłość ma na imię Jezus. Jeżeli pragniesz pokoju, to pokój ma na imię Jezus. Jeżeli pragniesz być zdrowy, to uzdrowienie ma na imię Jezus. Jeżeli pragniesz żyć prawdziwie, to życie ma na imię Jezus. Jeżeli pragniesz być wolny od lęków, od jakiegokolwiek zniewolenia, to to ma na imię Jezus. Wolność ma na imię Jezus. Wszystkie Twoje pragnienia mają tak naprawdę na imię Jezus, ale szukasz zaspokojenia gdzie indziej. Ja dzisiaj mówię Ci dobrą nowinę. Wszystko, czego pragniesz, możesz znaleźć w Jezusie Chrystusie, ponieważ to jest Bóg, potężny Bóg. To nie jest figurka na krzyżu. To nie jest figurka na krzyżu. To jest żywy Bóg, z którym można mieć relacje. Z którym można mieć relacje. Który może do Ciebie mówić, który chce w ogóle mieć udział w Twoim życiu. On tak Cię umiłował, tak Cię kocha, że oddał za Ciebie swoje życie. Zdecydował się przyjąć wyrok śmierci, który ciąży na Tobie. Dzisiaj, jeżeli jesteś egoistą, jeżeli jesteś egocentrykiem, to znaczy, że żyjesz w grzechu. Słowo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy zgrzeszyli. Nie ma tutaj żadnego chojraka. Możesz być prezesem, możesz sprzątać dworce. Jeżeli nie jesteś narodzony z Bożego Ducha, jesteś grzesznikiem. Możesz się dzisiaj opamiętać. To znaczy zechcieć tego Boga, który za Ciebie umarł. Przyjąć tą ofiarę, którą poniósł za Ciebie. Bo On dał się za Ciebie ukrzyżować, żeby zamienić w ogóle Twoje przeznaczenie. Dzisiaj zmierzasz do piekła, ponieważ każdy grzesznik zmierza do piekła. Wszystko, co się narodziło z ciała, jest ciałem, idzie do dołu. Wszystko, co się narodziło z ducha, jest duchem i Bóg pociąga to do góry. Tylko ten, kto się narodził z Ducha Bożego, wejdzie do nieba. Tylko przez Jezusa Chrystusa możesz narodzić się na nowo i pójść do Ojca w niebie. I to zacznie się już tutaj, na tej ziemi. Jeśli dzisiaj zawołasz do Niego i powiesz, tak chcę Cię poznać, tak, widzę zgniliznę w sobie wewnątrz, tak, wiem, że nic z zewnątrz nie jest w stanie mnie zmienić, ale Ty, Boże, jeżeli jesteś, jeżeli rzeczywiście potrafisz mnie zmienić od środka, to zmień mnie. Jeżeli zawołasz do Jezusa, to On przyjdzie do Ciebie. To On przyjdzie do Ciebie w realny sposób. Narodzisz się z Ducha Świętego. Zmienisz swoje przeznaczenie. I już tutaj na ziemi staniesz się wolnym człowiekiem. On wyzwoli Ciebie ze wszystkich lęków, ze wszystkich ograniczeń, ze wszystkich chorób. Jeżeli przyjmiesz wszystko, co On zrobił dla Ciebie na krzyżu.